Bardzo proszę, mociu panie, me wezwanie. 7 września w Jedlińsku odbyło się Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredry, impreza pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym punktem programu było odczytanie 4 aktu zemsty m.in. przez przedstawicieli władz gminy, którzy wcielili się w znane postaci Rejenta, Cześnika, Papkina, Dendalskiego, Wacława, Klarę, Podstolinę i Perełkę. Niech nam zagrzmią i fanfary, wypijemy pierwszej pary. Nie było problemu z obsadzeniem ról, bo wszystkich tych, których zaprosiłam, bardzo chętnie przyjęli. Na pewno się bardzo też stresowali. Same częste wizyty w bibliotece, jak to będzie wyglądało, jak kto będzie czytał, to było jakimś sygnałem, że boją się. Ale myślę, że po dzisiejszym dniu było wspaniale. Aktorzy bardzo ładnie się przygotowali. Czytanie wypadło super. Tu każdy niech kark zgina hardy. Każdy z osobna dozna naszej wzgardy. Zdycha więc każdy. I kochaj się we mnie. 220. urodziny Aleksandra hrabiego Fredry uczciły także dzieci, które odczytały swoje ulubione utwory autorstwa poety i przypomniały fragmenty najsłynniejszych dzieł. A Paweł z Wędką siedzi na komodzie. Co mać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ ma spani mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Ja, bo bez słońca pomocy, widzę w nocy. Na to odrzekł stary szpak. Widzieć zawsze wszystkim spak. To nie chluba słowo mruba. Możeś mądra, niech tak będzie. Lecz twą mądrość kryje cień. A tymczasem słychać wszędzie każda sowa głupia w dzień. A, stryjaszek, dzień dobry. Witam z podróży. Już wstałeś? Jeszcześ nie spał? Dość czasu. Dzień duży. Na zakończenie dzieci otrzymały książki z utworami poety, a każdy z uczestników mógł na swoim egzemplarzu dzieła Fredry przybić pamiątkową pieczątkę przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta. Biblioteka Publiczna w Jedlińsku posiada w swym księgozbiorze wiele utworów Fredry. Najbardziej wartościowa książka, Pan Gebhardt, została wydana w 1925 roku. Te książki nie wypożyczamy, ale jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, w niedługim czasie zobaczy na stronach internetowej całej Polski.